Jedna trzecia badanych mówi o tym, że chętnie zmieniłoby pracę w ciągu najbliższego półrocza i ma rzeczywiście takie plany, w tym aż 25% mówi o tym, że bardzo aktywnie faktycznie poszukuje pracy, także dosyć duży odsetek, jeżeli pomyślimy o tym, jak dużo osób już zmieniało zatrudnienie. 20% naszych respondentów zmieniało pracę, a 25% zmieniało stanowisko swojego pracodawcy, to jeżeli popatrzymy na grupy płciowe, to kobiety częściej pracodawcę zmieniają, a z kolei mężczyźni częściej awansują. Kobiety częściej deklarowały, że dla nich istotny jest rozwój zawodowy, stąd też być może kwestia takiego bardziej nastawienia na zmianę pracodawcy. Mężczyźni natomiast byli dużo bardziej reprezentowani w tej grupie, która mówiła o tym, że to wynagrodzenie miało dla nich znaczenie przy zmianie pracodawcy. Co może też przemawiać za tym, że oni częściej awansują, a nie decydują się już na takie radykalne kroki zmiany pracy.